Witajcie drodzy widzowie na kolejnym odcinku halloweenowym na kanale Polish Paranormal Investigators. Znajdujemy się w lesie w Witkowicach. Przeprowadzimy tutaj śledztwo, są legendy, dużo się podobno dzieje. Chcemy to sprawdzić, użyjemy tradycyjnego sprzętu, lecz nie wszystkiego, bo siatka laserowa i ślepa sesja dla nas dzisiaj tutaj odpada, więc będzie więcej nasłuchiwania. Będzie więcej na K2, na SB może nie aż tak dużo, ale głównie skupimy się na nasłuchiwaniu, bo to myślę będzie taki najważniejszy punkt w tej dzisiejszej wyprawie. Ogólnie za kamerą stoi nasz kolega Bartek, którego już znamy już 15 lat. Tyle czasu. Bartek się z nami przywita, z wami. Siemano wszyscy. Dobra. I tak, mamy dla was historię, którą tradycyjnie opowie dla was śledczy Kowal. Oddaję mu głos. Witajcie drodzy widzowie, jesteśmy w lesie w Witkowicach, jak wiecie. Legenda jest taka, że w 2001 roku grupa studentów chcących poimprezować rozpoczęcie roku szkolnego akademickiego. Postanowiła, że w tym lesie sobie zrobi imprezę zapawianą alkoholem. I no, po tej imprezie, po dwóch dniach z rodziny osób zaniepokoiły się tym, że te osoby nie wróciły do domów, to zgłosiły to na policję. No i zaczęło się śledztwo, można powiedzieć, ze strony policji, które się tam trochę opóźniało. Rodziny po czasie po prostu same wzięły się w swoje ręce, wzięły sprawy, że same wszczęły poszukiwania. Tak, wszczęły poszukiwania na własną rękę, bo policja to chciała, można powiedzieć, zatuszować, o tak to utraktujmy. No i do tej pory nie wiadomo, co z tymi ludźmi się stało w sumie, bo znaleziono po nich tylko podobno ciuchy, zdjęcia. Aparat, to tak. Znaleziony aparat. To znaczy 6 miesięcy po tych wydarzeniach właśnie w 2001 roku, w październiku mniej więcej, po 6 miesięcy po tych wydarzeniach, druga grupa znajomych, którzy znali poprzednią grupę, która się tu zgubiła. Tam dokładnie tak, był jeden kolega. Jeden znajomy. Mhm. Poszli do lasu wypić toast za zaginionych poprzednich właśnie tych znajomych. Poszli do lasu i w lesie spostrzegli łunę słońca, tak świecącą gdzieś daleko w oddali, gdzie znajomy właśnie się w to miejsce udał. Znaleźli aparat, którym być może właśnie... Były zdjęcia. Na którym właśnie były zdjęcia, tak. Wywołano zdjęcia. Te zdjęcia, tak. Były to dziwne zdjęcia. Zdjęcia wywołano. Będą przy witkach, dokładnie. Bo to są te zdjęcia, latają po sieci. Już właśnie teraz? No i te zdjęcia okazało się, że po prostu te twarze mieli tam rozmazane, były rozmazane postacie. Były niepokojące te zdjęcia po prostu. Na twarzy nie były. Te osoby, które ten aparat znalazły, zaniosły te zdjęcia powołane do komendy głównej, w sumie komendant. Chcąc zatuszować sprawę, po prostu kazał zapomnieli. Tak, żeby zapomnieli, tak. Żeby oddali wszystkie dowody, jakie mają, żeby to zatuszować. No, od tego momentu nic nie wiadomo dalej, co się stało z tą ekipą, która się zgubiła, co z tymi zdjęciami i tak dalej. No, historia taka, która tutaj w sumie tego lasu to sięga nawet XII wieku, ponieważ Witkowice powstały na poprzedniej tutaj wiosce, która się nazywała Miranda, gdzie możnowładcy sprowadzili tutaj sektę, takich innowierców można to nazwać, która pałała się tutaj
swoimi satanistycznymi, można powiedzieć, rytuałami, gdzie właśnie od tego XII wieku pojawiały się właśnie zaginienia ludzi. I od tego XII wieku dzieją się tu dziwne rzeczy w tym lesie. Powstają legendy. Jak się nazywały te? Kurczę, dokładnie nie pamiętam, puścił tutaj wam gdzieś przebitkę, jakiś opis i... Albo w opisie... Albo w opisie popatrzcie, bo ja nie zapomniałem sobie teraz nazwy. Dobra. Nie wiem. I co, no zdarzają się też chyba samobójstwa. I tak, podobno las jest... w lesie się wyszali ludzie. W sumie jest... Ma creepy historię. Także, no pogoda dzisiaj jest taka troszkę deszczowa. Ciepło jest. To jest ok, ale jest duże błoto, więc musimy uważać trochę. Musimy uważać, nie przedłużając, wybieramy się prosto w ten las. Chodźcie za nami. Chodźcie za nami. A więc ruszamy w las. Jest pełna noc. Idziemy. Oczywiście sprzęcik już mamy przygotowany w dłoniach. Latarki, K2-eczki. SB w pogotowiu. A w drugą stronę idziemy? A tutaj, dobra, tutaj w lewo. No. No patrz jak tam fajnie światła, to kurwa ciemna cisza. Się mówi cisza przed burzą. No. Oby tylko właśnie nie padało mocniej. No, no. Wow. Czekajcie, bo, Daniel ćwiczy akrobatykę. O w dupę, ale bagno. Daniel chciał ten salto strzelić. Wow. No to już lepiej. Dobra. Buty całe. Na K2 nic. Idę dalej. Oj, ślizgam się też. Wow. Ej, żebyśmy się nie zgubili. Jakiś kopiec kreta. Dobra. Na mojej nic. W sumie jesteśmy w lesie. Nie ma wokół nas w ogóle sieci elektrycznych w powietrzu wiszących, więc K2 się na razie nie odzywają. Więc faktycznie jak gdzieś podejdziemy i coś złapiemy, to będzie można to pod jakąś anomalię podpisać. Wow. Nie ma szans, że po prostu gdzieś tutaj jakieś sznury elektryczne wiszą gdzieś w powietrzu. Jesteśmy w lesie. Ale będziemy mieć klimat. Spaczenie pod nogi. Jakie błoto. O kurde. Oj, dobra. Oj, moje buty to może przeżyją. Wow. Dobrze, mamy tego. Ło, wow, Jezu. Ło, wow, w dół. O kurde. No. Średni pomysł tych buty. Musimy sobie wziąć jakieś kalosze. Coś spadło, no. Dobra, przeżyjemy jakoś to. Ło. Żeby mi buta nie zabrało. Łoho. Jaka glina. Jezu. Daniel nie może iść dalej. Jezus stary. No, nie wiem, czy my w ogóle coś przejdziemy. Buty to będą ja całe w błocie. O Jezu, już mam. Bardzo ciężko. Masaka, będzie trzeba iść naokoło jakoś, nie tym błotem. Cielęło, ej. Oddajcie Daniela. Jakie buty ujebane. Nie mogę się ruszyć. No to spróbuj wyciągnąć Daniela. O, ja wyszłem. Wow. Wow. Nie ma jakiś taki. Czemu tu są błota? Jeez. No fuck. Ja się już butami nie przejmuję. Będzie...
Oj, będzie trzeba wyciąć. Spoko. Ja to, że łopie tam w taką fajną koło, że wjechał. Jezus, jak my tu mamy przejść? I teraz, którą stronę? Tam gdzieś dalej. Boże, jakie tu błoto. Nie przemyśleliśmy tego, panowie. Tam przez te trawy sobie idźcie. Ja idę za wami. Żebym nie zjechał, kurde, bo ja mam jeszcze najgorsze babuty z tego wszystkiego. Niech Daniela jak... Buta oddawaj. Dobra. Jak żebym zjechał. To? Tam są bele. A, dobra, już trudno. Buty są w śliskie i tak. No ja mam. Dobra, to ja mam w miarę, ja mam śliskie, ale ja oganiam swoje buciki. Dobra. Jezus, przeszliśmy ten hardkorowy tor przeszkód, że tak powiem. Będzie śmieszny aspekt na halloweenowym odcinku. No to już lepiej. Tu już lepiej. A tu już gorzej? O kurde. O nie, o. No to już trochę lepiej. Tak zjeżdżasz. Nie przemyśleliśmy tego. Tu się... Tędy trawą. Dobra, no lepiej tą trawą faktycznie iść. Czy idziemy cały czas, czy schodzimy tu gdzieś? No nie wiem, czy tam niżej będzie błoto, czy jak będziemy szli w górę, to nie będzie tego błota. Gdzie jest błoto? Wszędzie jest błoto. Czekaj, bo tam było jakieś przejście. A tutaj masz też prosto, można iść. Wiem, ale tam było jakieś przejście, żeby przejść po błocie. A to też jest... A to też jest taka gruda błota. Tędy? No tam jest, widzę... Wow. Aha, teraz mówisz? Teraz mówisz? No dobra, jakoś tu przejdę. Wow. Ja już... O kurde. Ja już nie patrzę, czy mokre buty, czy nie. Skarpetki szybko wyschną. Ale buty będą kolorowe. Dobra, jest git. Uff, cholera. Se wdepłem w kałużę. Słuchajcie, zrobimy dla was mega poświęcenie. Przeczyskamy się przez błota. Musicie to normalnie ten docenić łapką w górę. I komentarzem miłym. Wow! Ale to jest powiało chłodem. O kurde. Znowu błoto, znowu. Nie wygląda to dobrze. Jak wami miota, jak szatan. Na K2 cicho. Oddali. Po lewej, po prawej nic, nic nie słyszymy. Na K2 cicho. Ptaszki, tylko ptaki słychać. O, to jest pytanie, w którą stronę? Szybki luk na GPS-a? Może to błota nie będzie tam dalej, jak pójdziemy w tę stronę? No, jak pójdziemy wyżej, to nie będzie błota, bo woda spływa. No ta, no, o cholera. Najwyżej wrócimy. Dokładnie. O, od razu o wiele lepiej się idzie, no. Ale to... Tak, kierujmy się prosto. Nie chodźmy cały czas w lewo czy w prawo, tylko cały czas prosto. No chyba, że już nie będzie wyjścia i będzie tylko w jedną stronę zakręt. No tutaj już jest o wiele lepiej. Powiem wam, że na początku tam wcześniej mieliśmy niezłą przygodę z błotem. Tutaj jest to samo, ale tego błota jest tutaj faktycznie mniej niż wcześniej. Już lepiej nam się tutaj chodzi. Ale buty będziemy musieli myć. Mimo to. No, tu jest lepiej.
Ale faktycznie czuć, że to jest las, nie? Tak grubo. Ej, to jest to miejsce piknikowe, nie? Ale to będzie nasz punkt odnośny do tego. O, o, ty, tu są ci, co się skaczą na tych, co jeżdżą tymi krosami i skaczą se po tym. To już wiemy, żeby nie wracać bliżej rzeki, tylko tam, im dalej od rzeki, tym lepiej. Prawo, w lewo? Nie będzie błota. Prosto chyba. Oj. No. Ciszę mamy na razie na K2-kach. Masz danie coś na K2-ce? Nic. Cisza. U mnie też. To jest no właśnie. A czy jestem ciekawy? Też to widzę. Mam się sprawdzić? Zobacz. Bramki? No, tam jest bramka na wprost. Tak? Ty, faktycha. K2 przy latarce. Tam przy latarce, tak. Ty, faktycha. Jacie, co oni tam? Nie da się? Domy. A domy, to no to i dalej nie idziemy, no. To ktoś już ma tutaj teren wykupiony. O. No to idziemy dalej, bo to się już lepiej idzie. No. A nasze buty to się wyczyszczą. O! Jestem twoim, co mam na imię Iga. O. Cześć, jestem co? Cześć, jestem choinka, mam na imię Iga. No. Proszę, daj mi szansę dorosnąć. A! O! Dobra. Super! Pozdrawiamy cię, Iga. Rośnij sobie spokojnie. Gruchło? No to te gałęzie mogą lecieć, szyszki mogą spadać. Nie, szyszki nie, ale orzechy laskowe, no, bo leszczyna jest w okolicy. To mi się tutaj nie podoba. Jak coś, to księżyc za plecami. Ty, latarka mi się odpaliła. Oj! Pod górkę? Ło! Oj, oj, to będzie ślisko. Patrz, ale to, zejdźmy gdzieś tam w dół? No. Ale tutaj i w dół, czy wracamy? Wracamy. Wracamy? Czyli tam dalej? Tą drogą, co mieliśmy do wyboru. Tą pierwszą? Mhm, idą dalej. No, dobra. To czekajcie. No to pewnie będzie dużo cięższe. Chyba, że tędy? Idźcie. Tutaj w prawo. Nie wiem, czy ryzykować takim cięższym zejściem. Chociaż nie, tu jest lepiej. Tutaj, dawaj, daj. Tędy dawaj. Przejdziemy chyba tędy. Oj, oj. To po kolei. Oj, 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 oj. No chyba na dupie zjedziemy prędzej. Nie, powoli bokiem. A, tak jak na natach, nie? No, wiesz, czy ja mam iść? Czekaj, ja zejdę i będę was łapał jak no. Dobra. Luzik, lajtowo. Bo na początku trudno złapać tą równowagę. No ba, idź Daniel. O kurde, my mamy te śliższe. Kurwa! Żyje, no. Jebał. No to nie wiem, panowie, czy ja mam coś ryzyk. Powoli, Kowal, powoli, bokiem. O, kurwa! Kolano boli. No mnie też. Ale to mnie tam z kiedyś boli. Dobra. Nie, spoko. Dobra. Nie, ja się tak mnie ślizgam, ale ja tak powoli idę faktycznie. No. Wow. Ten jak pojechał. Chyba to musi być na tym. Na failach na końcu. Wow. Ja już myślałem, że w drzewo się fali. Przeżyjesz. A. Poharatał się trochę. Odbiłeś jak na jakiejś górce i tak nagle. To musi być na failach na końcu. Aha, już wiem dlaczego taki spad tu był. Tam się rozpędzali, tutaj skakali. No typowo.
No przynajmniej co się działo? Będzie Halloweenowy, będzie Halloweenowy odcinek, jak Daniel lata po tym. Daniela, wow! Daniela opętało i latał, nie? O kurde. Komentował Włodzimierz Szajonowicz i Dariusz Szpakowski. A żebyśmy się, ej, nie zgubmy się, kuźba. Wow. Wow. No, trzeba się wrócić, tak? I w prawo. Tutaj. No, panowie przodem. Pani tyłem. No, na K2-kach cisza. My tu już, kurde, poturbowani. Jak tam dalej z procentami stoimy na baterii? 40. 76. A, luzik. Spoko. A my ile my już tu łazimy? Ło. Ślisko jest teraz znowu. Aha, o, no to dobra. Po prosto to się... Nie, tam chyba nie przejdziemy. Nie, gdzie była ta ścieżka? Tutaj mi się wydaje. Zobaczmy. Ło. Żeby było to duże. No, żebyśmy na... Właśnie, na jakieś błota nie trafiali. Dobra, jakoś przeżyjemy. No jest błoto, ale są też te badyle. O, no mnie to też się już wlało dawno temu. Oddawaj buta. Dobra, jest git. Ja muszę być ten, oczami widzów. Jestem, balansuję na granicy wyjebki i niewyjebki. Dobra. I znowu błoto. Jow, ładne błotko. Jest stabilnie na środku. Aha. Ja może obejdę naokoło. Uuu, żeby tylko tu nie ugrzązł. Ej, buta oddaj. Dobra, idę. Ty! No dobra, ja zeszłem tą stroną, gdzie jest w miarę spoko. O. Dobra. Ja tylko tam wejdę. No to na środkiem jest stabilnie miarę. Tylko tak trzeba stawiać w tak zdecydowanym ruchem ten z kroki. Tam na lewo. No, to na lewo chodzi. Znowu było to. I to takie niezłe. No, ale to jest chyba mniejsze niż tam. No, mniejsze niż tam. O, tak zjechałem. Nie wiem, na razie to w sumie skupiamy się na tym, żeby przeżyć. A nie na zadawaniu pytań do bytów. Ani do jakichś istot, ani do duchów. No, to będzie taki survival bardziej chyba. Jak przeżyć w lesie? Fit ten. Polish Paranormal Investigators. Dobra, nie, żyjemy. Nie, zatrzymamy się w jakimś miejscu. Staniemy na chwilkę, gdzieś ktoś nas ponasłuchujemy. Tak, potencjalnie wiesz. Ławeczki były. Ławkę, jakiś korzeń, jakieś drzewo samo na środku. Tak. Szlakiem. Ja już się pogubiłem, już nawet nie wiem, w którą stronę bym miał iść do wyjścia. O. O! Wyszliśmy z tego. Z jakiejś innej strony wyszliśmy. Nic. O! 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 No to może na kamerce będzie. Może to łapłem. Tutaj kucnę i tak to złapię. Może to złapałem, może nie. Przebitki tak zrobimy, najwyżej. Czy masz? Zajebiście. O, wąwóz fajny jakiś mal. Fajny wąwozik. Wow. Wow. No nie wiem, czy chcę ryzykować złapanie na czyjeś posesji. Jaką posesję? Aha. Aha, tu dalej ten las? Pod spodem można przejść, tylko nie będę się ślizgał w sumie po błocie, czekaj. Pod spodem?
tej górą. Ciekawe, czemu jest program. No. Obok jest. Ja też myślałem. Dobrze wylądował. No tam jest błoto, jakbym tam wylądowałeś, to glebniesz. Nie, ja bym nie ryzykował. Pod spodem by się spokojnie przycisnął na lajcie. Nie, no górą przejdę, tylko mu. Co tam dalej może być? Właśnie jestem ciekawy, co tam jest. Co jest? Aha, o, wyłączyła mi się? Ja wyłączyłem. A moja mi się wyłączyła, czekaj. O. Nic nie widać. Musi być coś ciekawego, jeżeli jest zakrót. Daję się, próbuję przecisnąć. W sumie to wyślijmy jednego na przeszpiegi, o. Jak już Daniel przechodzi, to już jeden idzie, nie? Ten jak w kurdoli. Pomóżcie, czekaj, ja go ściągnę. Ściągnij za łóż z powrotem. Będą piękne kurwa fejle na tym. Będą piękne. Pamiętasz, jak wisiałem na ogrodzeniu? No. Ej, mnie się już latarka rozładowuje. No bo żeś ją używał dużo. No. To ją wyłącz na razie. Dobra, ja już mam po latarce jednej. Będę doświetlał tylko ten, co mam na głowie. Dobra, ruszę z GT. Zobacz, tylko no idź. O, właśnie, rozdzielimy się z GT-czem, no. A my tutaj będziemy coś patrzeć, może coś... Zobaczcie tu kawałek dalej. No, połazimy tak w kółko. I wrócimy tu. Dajmy sobie tak minutkę, dwie i wróćmy. A ja odpalę GT. Dobra. No tam to będzie mi takie zabudowane. Aha, to już... Jak nie, to wejdziemy w las. No wejdę tak, po prostu w las, nie? No... Aha, no to już lepiej nie iść. No to lepiej nie. Chyba, że idziemy w ogóle wszyscy. No zaraz zobaczymy, Daniel, jak tam. Poszedł dalej, czy nie? Poszedł jeszcze. A włączył dopiero ten, dobra. No dobra. Sprawdzimy. To było piękne przejście. Może być jakaś dziura, czy coś. O właśnie, w płocie, czy... No tu się o wiele lepiej chodzi niż po ścieżce. Tak. No spoko. No spoko. Patyki, kurde. Ja mu kontakt zrobiłem. No, te strzelania. Dobra, buty będą się oddać do prania, to 100%. Nie, ta moja latarka w ogóle świeci jeszcze? Coś tam świeci. Mam jeszcze od roweru. No, ja mam jeszcze... A, to czołówka. Dobra, chyba... No nie mam już więcej. Chociaż chyba wziąłem w zapasie jakieś dwie? Chyba tak. Nie wiem, czy brałem jeszcze jakieś dwie zapasowe, czy nie? Jeszcze popatrzę najwyżej po tych do plecaczka, czy nie mam faktycznie jakichś zapasowych jeszcze. A jakie tu baterie wchodzą? Proszę? Jakie tu baterie wchodzą? Do tych latajek? No. One są ładowane z kabla. Aha. Mają wbudowany akumulator. Wiem, będę musiał. Znaczy mogłem wziąć szperacze jeszcze moją. Coś ułożone. Był jakiś ten szałasik, no. A. Zbudowany. Albo próba zbudowania szałasu. Są jakieś. A, jest przybite. No, jest przybite. Była próba zbudowania szałasu. Co to? Klej może... Nie. Nie, to nie jest klej. To nie, to może żywica z drzewa. Dobra, ja się schylę. O, i przejdę pod spodem. O. Dobra. Na K2-kach nic. Chyba zrobimy sesję z SB za niedługo jakąś. Tam Daniela widzę? No, tam gdzieś świeci. O kurde, tam jest Daniel, dobra. Kurde, to tam może będzie fajną miał tą swoją tą perspektywę będzie miał fajną. My tu mamy tylko las wokół. I był jakiś możliwy szałas w jednym miejscu. Kurde. Serio? I to jest zabudowane? Czemu tak? Jakieś miejscowa. Jak tam? Dziwne. Nie wiem, czy bym przechodził tak zawiśnie, że jak Daniel.
Może byś się o drzewo oparł. Dobra, nie, chodźmy tędy, my ten spotkamy się pewnie przez drugiej strony, może będzie brama z drugiej strony. Tam nam będzie łatwiej wrócić. A, w sumie rację. Wow, pokrzywy właśnie, też się wieba. Wow, co tutaj chopie tego chujo... no, tych muszek co tu lata, komarków. Nie, przejdziemy przez to jakoś. Trzeba spędzić. Tak. No spróbujemy, tutaj po tym drzewie będzie pościej. Drzewa się chycisz? Świeci mi ta latarka jeszcze. Po tym? No myślę, że nie, po drzewie. Weź sobie tutaj przy tym drzewie po prostu to, po tej... oprzyj się o drzewo i po, drzewo, na, po drzewie sobie idź. Nie, tam są pokrzywy, ale ja już się pokazuję. No, nie idziemy tam. Oj, to się rozpieprza. Ja wszystko kroka zrobię. Aha, no ja trochę mniej. Chociaż chyba zrobię to samo. Napię ci trochę. Latarka się już, moja latarka się już sama z siebie wyłącza. Dobra. Uważaj. Dobra. To do kielni. Czy jest to spróbuję tak zrobić jak ty, tylko no, najwyżej się by huśnę na tym zajebiście. Dociąż sobie nogą na jednej lince. Aha, się. Tu się tu. Wyżej sobie daj, wyżej. Jeszcze? Jeszcze wyżej? Tu? No. Tak, żeby się dociążyło. Czekaj, żeby też oparło się o ściankę, nie o to drzewo. Okej, jest git. I wow, lecę do tyłu. Jestem. Przeszłem. Git majonez. Najlepiej, no. Tak. No. Ty, co to jest? Śkółka. Ty, no. Jak... Jakie pole właśnie, to jest to. Wow. Jaka miejscowa. Jakie puste pole. O, rzeczka. Jest rzeczka. Ciekawe na jakim... Na jakiej miejscowie jesteśmy. Panowie, co to białe? Grzyby. Czaicie? Wiecie, co jest... Grzyby zawsze... Kojarzycie, że grzyby rosną w kręgu? No. Cześć. Aha, no to witamy. Jezu, co to tego jest? W tym miejscu ktoś jest? Uważaj na grzyby, nie zdeptaj. One tworzą krąg. Popatrzcie sobie, że one takie mniej więcej w kręgu rosną. Mniej więcej. A to są takie jakby święte kręgi tak zwane. W lasach. No ja bym tutaj może SB odpalił? No nie, no mówię. Trzeba znaleźć tak jakby takie ławeczki. Tego nie byli. Ale patrz, mówię, krąg z grzybów to też jest święte miejsce w lasach. Dobra, no ale no, mówisz ławeczki, tak? To znajdźmy może te ławeczki, albo po tym terenie trochę połaźmy, chociaż jesteśmy tu pewnie nielegalnie. Ale jest... Dla ciebie. Tak ci odpowiedziało? Mhm. O kurde. Co my tu mamy? To jesteśmy, czyli jesteśmy tu nielegalnie, nawet duch nam to powiedział. To nie dla ciebie. Widzicie te pale z Blairu i Frozek, nie? A o kurde, no. No, no, no. Jest drzewko tak rośnie na środku. No. Co tam? Jezus. Nie wiem, poszedł w tamtą stronę. Jezu. Chodźcie, po prostu ruszajmy się, bo te komary nas zjedzą. No to co chwilę coś wzbudzam jakieś komarki z ziemi. Komary. Co? Nie, żebyś... Co jest? Dobra. Chyba coś się tam odbiło. O-o. W sensie nie jestem do końca pewny, ale tak mi się wydawało, że coś się odbiło. Też widziałem coś przez chwilę, chyba że... Rzeka tu gdzieś jest obok. Tu jest rzeka. Aha. To może chodźcie w stronę po prostu, którąś i dojdziemy do wyjścia gdzieś. Ale taki pusty teren? Dziwne, w środku lasu. Nie, przejdziemy. Wyjście? Dobrze. To wyjdziemy, no. O kurde. Nie przejdziemy? O, w dupę. A nie, jak przejdziemy tutaj dołem, bo już się tak? No. A dobra, no to lajtowo, no. Dawaj, kurde. Dobra, przechodzę. Tu masz plecak, uważaj. Dobra. O kurde. Wow, tak zahaczyłem, standardowo. Przytrzymaj, Daniel. Elegancko. Dobra, to pytanie, gdzie dalej, gdzie jesteśmy i... Ja bym szedł wzdłuż rzeki. Może rzeka to nasz wyznacznik. 35, 19.
I na razie nic, nawet na K2. No ładnie, Daniel, wyglądasz. Cały w tych kropkach z błota. Ja to samo. Buty to mam, no zaraz będę miał czyste. Tak, buty są już przez trawę. Tak. Wyczyszczone, ja mam to samo. No, prawie. Ale spodnie trochę w gorszym stanie. No, moje to samo. Idziemy dalej, bo tu jest jakaś chyba ścieżka. Jest ścieżka, okej, okay, idziemy ścieżką. Dobra, mam nadzieję, że wrócimy. Cali zdrowi. Ja się nie dziwię, że oni się zgubili. I słuch po nich zaginął. No, żebyśmy to my nie zaginęli. Powinny to aplaudować jako na live. Ale byłby zajebisty motyw. Tu byłby problem z zasięgiem. Tak, tak. Myślibyśmy mieć chyba, nie wiem, jaką antenę, żeby nam zasięg robiła. Ej, chyba wróciliśmy na główną ścieżkę i wracającą do tego. Takie trochę kółko zrobiliśmy. No, na K2 cisza. Słyszymy tylko opadające jakieś te. Na razie wyłączyłem się, tak, przechodziłem. Gałęzie, jakieś opadające te, leszczynę. No Daniel, to wygląda jakby spał w tym, w błocie. Błotną kąpiel wziął. Wow, się ślizgłem. Oj, to jest w dół chyba osto, nie? Nie, nie jest osto w dół. Wiesz co? Ale tam jest rzeka, nie? Ale możemy iść tędy, bo rzeka idzie tutaj taki zawijak robi i tam idzie daleko. O kurde. Przydałoby się GPS-a popatrzeć, gdzie jesteśmy. Ostrożnie. Aha, ze mną nie te numery. Wykonamy taką sesję, skoro tu trafiliśmy. I ty, no i są jakieś ławeczki takie. No nie, to jest tylko. No to jest wiadomo, to jest tylko drzewo, to jest ławeczka. Tak, tu się ktoś chyba ognisko robił. Patrz. No, tak. Ławka? Dobrze. Zdecydowanie. Prowizoryczna ławka, prowizoryczne ognisko, tak. Zdecydowanie. Kochani, przyszedł czas na sesję z SB7. No. To jak. K2 wyłączam. I na FM czy AM? Co jest w dół? Ja. A, jeszcze mu. Dobrze, że nie powiedziałeś. Power on. Aux mode. Na razie na FM. W tym lesie ktoś z nami tutaj jest. W tym miejscu. Albo ci mamy się gdzieś kierować. Tak? Tak, też słyszałem, tak. Nie tak daleko? Nie tak blisko, nie tak daleko? Możemy porozmawiać. Oddech, oddech był. Szept oddech, no. Oj, sorry. Siedemnaście stopni mam. Temperatura w powietrzu. Czy możemy się skontaktować z grupą zaginionych studentów? Wow. Jak mamy was odnaleźć? Czy możemy wam jakoś pomóc? Wyciągnąć was z tego lasu? Na końcu. Na końcu lasu? Tak.
słychać. Też słyszę. Słyszę cały czas coś z tamtej strony. To głosy. Psy. Psy. No to są domy, to ludzie mają pewnie psa na ogrodach. Okay. I psy słychać. Bo tu wokół lasu jest zabudowanie. No. Musimy wrócić w centrum po lasu. Tam jakbyśmy szli i tam wracać, nie? No chyba tamtą drogą, co mieliśmy iść. W sensie, wydaje mi się, że tu przejdziemy i pójdziemy na główną. Dobra, na razie. Idziemy. Na razie przerywamy. Przerywamy sesję. Czy przerywamy? Zmieniamy miejsce na sesję z SB. Ale K2 jeszcze wyjdą. Mi się latarka odpala. Ile my jeszcze mamy czasu? Z 19:41. Nie, to mamy jeszcze czas, do 21 mamy czas. Aha, a to luźno. Ciężko wyjść, ale wyszło. Dobra, czyli to idzie. Tak, i to w chlebo, nie? Tak jak mówiłem. No. Uwaga, tylko błoto, na błoto. Ja się tak upiędziłem. Odpalamy aplikację GoSpeedTeer. Zobaczymy. O, ławki. O, właśnie. Ja, to jest to miejsce piknikowe, tak? Nie, to nie jest. Nie? Nie. Czekajcie, sprawdzimy. Może była taka dolina. Aha. Takie... Ja odpalę GoSpeedTeer. Tu jesteśmy. Uda się zarejestrować. Ale uwaga, nie idźcie tam, bo tam jest bagno. Tu jesteś. Odpalamy go. Czyli tak, jesteśmy tutaj, mieliśmy być, to jest to miejsce na ten piknik, tak. Biwak, a jesteśmy aż tutaj. No. Żebyśmy robili takiego kółka, robiliśmy całkiem. Musimy iść tam po prostu, prosto. No. To takie straszne kółko zrobiliśmy. No. No, to są bobry i zgryzy bobra. Bobry? O. Europejskie. Ty, to w takim razie czasem się nie wystraszcie, kurde, jak coś wam wyskoczy z rzeki. Będziecie mieli boberka. W razie W. Dobrze, możesz wpłynąć na tą aplikację i wygenerować obraz. Jeżeli chcesz przedstawić nam... Ty uwaga, bo to 30 kilo potrafi ważyć. No, patrz. O Jezu. A długość nawet do 1,10 m, to prawie jak wysokość mojej. Ja bym się bał, ja bym taki był. Prawie jak niedźwiedź, chłopie. No. Taki mini niedźwiedź. I tam? Tak. Także... Kadwuja do ręki. O, jakaś aktywność była? Nie, ona tak się włącza, to ona tak mi... Jak na przykład uderzysz nią palcem, to też się włącza. No, ona na ruch, na uderzenia reaguje. Uwaga, pod nogi. No to na razie ze swojej tej czołówki... O, ławki znowu, prowizoryczne. Prowizoryczne ławeczki. A nie, no tak, no dalej nigdzie nie pójdzie. Jaki tu korzeń tak ociosany naokoło chyba, nie? Próbuj coś wykop... Woda chyba odsunęła tak tą część. Tak? No. Ja mam 14 tysięcy kroków zrobiłem. Moja apka mi powiedziała, że 14 tysięcy kroków właśnie zrobiłem. Myślałem, że glebę zaliczyłeś. No chciałem już to na nagraniu, żeby było śmiesznie znowu. 10 tysięcy. Dobra. O, to nice. No to ja według swoich to zrobiłem 10 km właśnie. Ja właśnie zrobiłem 10 km. Ja mam małe nóżki, ja 14 tysięcy kroków zrobię, to 10 km moje. Nie, to może więcej. No, pewnie więcej. A, doświetlę swoją latarką, delikatnie, bo ona i tak mi się za chwilę wyłączy. Może nie padnie. No właśnie, to jest to. No dobra, na czuję idź, na czuję. Dawaj. A nie, w lewo. W lewo? W lewo bardziej. Zawsze tylko w lewo idziemy. Tak. Ała, to czoło, no, dobra. Sorry? Poprawiam sobie... Spokojnie, prosto w oczy. Czołówę, no, wiem. Tak mi się wygięła ręka. Mamy mosty. O. Możemy nim chyba wrócić. Tak, było tam jakieś przejście przez mostek. Tam też jest przejście. No. Mostek wygląda ciekawiej. Co to? Aha, to są te... A, ty już wiem chyba, gdzie jesteśmy. Ty, nie jesteśmy na czasem... Tak, na samym początku. Na samym początku, żeśmy tak ładnie wrócili. To idziemy. Wow. Tam. To aż tak wróciliśmy? To jest sam początek. Tam, gdzie siedzieliśmy na początku. A tak, no. Idziemy tutaj. Tu? Tak. Tak? Tak. Takie pytanie, tak. Uwaga, błoto. Ale jest ławka. No. Ale nie taka za bardzo.
Ale tam jakby było kilku lat. Ale są ławeczki. O, są zwierzątka, jakie tu występują, namalowane. Tu jest też ławka. Co to? Wow. Siebie. Wow. No to nie, nawet nie ma coś na te ławki. Jakie tu błoto. Chcielibyśmy wrócić tam na górę. Jezu. I iść prosto, cały czas. Dobra, chodźmy. To chodźcie tak. Tutaj to utoniemy, kurwa, w tym bagnie. Ale tym bagnie chcesz utonąć? Ścieżka tutaj? O kur... O Jezu! Znowu błoto. Nie błoto, tylko w sumie kałuża. A to mi się buty umyją. Elegancko. Du. Nie, wydaje mi się, że musimy iść tam. Of. W górę, bo tam jest ścieżka górą. Nie dobra. Ścieżka górą była i tak, górą się dostawałeś do tego punktu. Do tego punktu się dostawałeś górą. Tam, gdzie na początku ja sugerowałem, że możemy zejść w dół, to tu jesteśmy na dole. A, właśnie. No dobra. Tu gdzieś uwaga na kałużę, taką głębszą. Tak. No, wdepłem sobie. Mamy jeszcze tak półtorej godziny takie top. No tak, trzeba stąd mniej więcej tak znaleźć z pół godziny, żeby na przystanek dotrzeć, tak? Nie? No. To mówię, półtorej godziny. A, półtorej godziny i to maksymalnie. Aha. No to mówię, no właśnie to miejsce, punkt widokowy ten taki, że tak powiem. Ła. To tu? Nie. Tak? Tutaj, no. A, to jest ten punkt, to jest ten punkt widokowy? One były tak ciężkie. Krótko i nie tak zjechać. Tak, tylko musimy iść cały czas prosto. Aha. Tak, dalej teraz do ten. Do tego punktu. Nie możemy skręcać w prawo. No właśnie. Tutaj w lewo. Tu jesteśmy na początku, tam wyjdziemy. Nasz gość, Bartek. Zajebiście. Jest naszym, można powiedzieć, przewodnikiem po tej miejscowie, chociaż nikt z nas tej miejscowie nie zna. Tak jak widzieliście na poprzednim roku. No można powiedzieć, że czuje nasi nas. Nasi goście byli takim naszym zapleczem technicznym. Zapleczem, a teraz mamy prawdziwego przewodnika z prawdziwego zdarzenia, można powiedzieć. No, dokładnie. Chcieliśmy to, żeby to tak właśnie wyglądało, że gość. Gość prowadzi odcinek, o. Właśnie. Prowadzi nas przez odcinek. Ja nie mam się wykazać. O, jesteśmy przy tych. Tak. No, na początku. Ale to kojarzę je, te są te same. To jest to samo, no to samo błoto, co szliśmy już tędy. Tak. To jest to samo błoto, dokładnie. O, kopiec Kreta. No właśnie, ten moim kopcem Kreta, o którym mówiłem. A. Tak. Ale to nie, mamy iść prosto i nie skręcać nigdzie. Tak. Ja tak samo. Stop. No, przeżyły. To grubo. O, latarka to mi już pada. Wyłącza mi się. Sama z siebie mi się latarka druga, dodatkowa mi się wyłącza. Ło, wow, jakie błotko. Mądro zwiady bym ścigał całą drogą tu na przodzie. Tak, bo to jeszcze nie zeszliśmy wtedy w prawo. No. Chyba prosto. No, iść tam za mną. No, nie. Ło. Testuj, tak jest. Ło, wow, tylko że ślisko na tym siodeczku, powiem tyle. No, ale mniej błoto chyba. Tak. Ło. Wow. No, ale chude. Ledwo, czekajcie. Kurde. Idź bokiem stopy. Zaraz spodem. No wiem, że właśnie. Pobiera buta. No, pobiera buta. Opłata, pobiera buty. Zabiera buty. Po tych padylach bym wolał już łazić. Nie, i też chcę zabrać buta. Jest ten. Tak, tam już jest prosto. Tu już lepiej. Chwilę, lepiej. O. Shit. Tu jest ciężko. Oj. Czekajcie.
A szliśmy już tędy. Tak mi się chyba kojarzy, że szedliśmy. Tak. Dalej już jest lepiej. No. Lepiej tam? Tak, tu już jest lepiej. Złapać cię? Ło, kurwa. Buty oddawaj. Dobra, spoko, dam radę. Nie no, to już buty to... Moja tawa i tak... Boję. Moje buty to tak tawa wyczyści. No. Mam nadzieję, że to nagrałeś. Chyba się... Tak, chyba się pan... Chyba złapałem. Dobra, teraz to w dół, tam. Właśnie, nie wiem... Umieć mieć cały czas prosto. Buty sobie wytałem liśćmi, żeby jako tak wyglądać, i tak będą za chwilę urąbane znowu. Nie, to trzeba iść do Daniela, bo tutaj nie przejdziemy nigdzie. Dobra, jest git. Ło, ślizgawica. Wydaje jakiś głośny hałas, jeżeli tu jeszcze. Oj, nie schodzimy w dół. Co mówiłeś? Że co? Kostka mnie zabolała. O. Na mnie nie spędzi po pół chyba. A dziwne. Może to kwestia błota? No, to woda chyba ten... ukoiła te... Możliwe. Te... Magiczne. Oparzenia, no. Magiczne, albo magiczne eliksy. Jak się nazywa? Ten, no. Szedliśmy tędy, kojarzę to. Tak. Znowu będzie bój. Mikstura zdrowia. Mikstura zdrowia. No. Mikstura HP. Dokładnie. O, mikstura na HP. A ja sobie muszę znowu... Health potion, dokładnie. A kurde, muszę sobie poprawić czołówkę. Jeżeli ja ją mogę wziąć na chwilę. Nie, nie, luz. Tylko muszę sobie poprawiać, albo sobie jeszcze jedną tam ten... podkładkę podłożyć. Podkładkę. Skarpetkę. Musimy siąść przy jakichś ławeczkach i nasłuchiwanie zrobić na SB. Buty. Bo mi but został, proszę, mi się rozwiązały. Idź do przodu, bo ty masz jako jedyny latarkę. Nie, nie, ja to już nie zadziała. Powerbank by się przydał. Mam, tylko że jak będę jeden. To bym mógł jedną latarkę jeszcze ratować, nie? A, tak, o, no, tak ostatecznie. Ale ewentualnie lepiej chyba GoPro, nie? No, z GoPro z tej kamerki jeszcze na razie daję. No, GoPro, żeby miało doświetlenie. A jesteśmy w tym samym miejscu. Jak my to zrobiliśmy? Kurde, znowu? No, przy tej bramie chyba nie. No, byliśmy. Tak? No, tak. Kurde, to gdzie to jest ta miejscuwa? Panowie, no. Chyba daleko żeśmy przeszli. Miejsce piknikowe. Czy musieliśmy... Minąć je? Nie, poczekaj, tu jesteś. Czerwony szlak, tu jest żółty jeszcze. Czyli musimy się cofnąć i zejść w dół w którymś momencie, w takim razie. Aha. Czekajcie, ja chyba, że tam, gdzie ja mówiłem. Albo dalej. Nie, jesteśmy za daleko. O kurde. No patrz, chodź. Ty jesteśmy na samym końcu tego. Tak. 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 Za daleko. Jesteśmy na czerwonym szlaku tutaj. No tak, tak jak na mapie. A tutaj miejsce piknikowe jest tutaj. Tak. Jak tu jesteśmy, to tu musi być gdzieś zejście w dół. Czyli gdzieś, gdzie ja mówiłem, że jest zejście w dół. No, jedno, no, któryś... no. O, spamy, i musimy po prostu zejść. Dobra. Czyli się wróćmy i znajdźmy pierwsze miejsce. Nie. Zakręt pierwszy w prawo, w lewo. W lewą stronę odbijamy. Czekaj, nie, to tutaj, gdzie odbijamy? W lewo? Czekaj, byśmy szli tu w prawą stronę. Tak, w prawą trzeba odbić. Czekaj, wolniej. Tryb offline, dobra. Tańczymy na błocie. Tańczymy na błocie. Pepe i tańczymy na błocie. Wow. Ja ty już. A ja razem z nimi. Kiedy chwaliłem? Czekajcie! Bo mi się wydawało... Albo mi się wydawało, że mi coś wyp... Nie, nie mam wszystko, dobra. Myślałem, że coś mi wypadło z kielni, czekaj. To mam. Telefon jest, dobra, chyba wszystko mam. No dobra, idę to... No nie ma to błota, idę tym lasem.
Czekajcie, bo za szybko idziecie, a ja zaraz się zgubię. I tyle będzie z nagrywkę. Nie no, mam wszystko. Nic nie zgubiłem. O, ścieżka, ale będzie błoto pewnie. Jeszcze wolę trzymać tych drzewek. Jeszcze wolę tych drzewek trzymać. Dobrze, nie leje, to jest najlepszy motyw. Bo jakby lało, to byłoby jeszcze gorsze błoto. Ty, nie schodziliśmy tędy? Nie. A nie. Aha, to jest to, no to dobra. To mam nadzieję, że Daniel nie wyląduje na... Właśnie prawie zjechał. No, dawaj. Jeszcze deszcz mam darmowy. No, jakby zaczęło padać, to już w ogóle. Ja tu widzowie. Co tu się odwala? To ja nie wiem. To chyba nie tutaj. Nie? Nie. Nie mów nawet. Czekaj, jak on wyjdzie. Następny. Do góry. Tak. Bo tu jest taki pierwszy. To... Nie, teraz to mógł. Ej, ja jadę, ej! U kurwa, jedzie! Jesteś, ty jesteś? Do góry. Ja jadę! Pawie, jak ja latam! Ja latam, Powiedz, co powiedzieć wcześniej! Kurwa! Pawie, to najlepsza blupa jest, kurwa, na tym. Ale blupa jest zajebisty. Nagałem to chyba całe. Kochani, uważajcie na siebie. Jeżeli chcecie zjeżdżalnię, to polecam to miejsce. Las Witkowice 2023. Dawaj. Przeczy Daniel, polecam przeczy Daniel. Kurwa, to chyba wszędzie wykłowił. Janę Ahonen. Na następnych zawodach cię pokonam. Ja też kurwa sikałem pod siebie. Normalnie bym sobie buty z tym moczem kurwa wyczyścił. Ze śmiechu. Ładnie chuj, ale kurtka jest. No, miałem, widzę, że kurtka okej. Okay. Dużo zbierania słagów jest. Na kurtkę. Daniel znowu jedzie. Ja jadę. Ja latam. Ja latam. To było piękne. To ja jadę. Nie ma go. Jedziemy dalej. Nie ma go. Kurwa zjechał, kurwa nie ma go. Dalej. To jest prawdziwy śledczy. Się nie pierw w tańcu. Brnie do przodu, choćby zjeżdżał. Choćby zjeżdżał. Na kolana padał. Dokładnie. Prawdziwy śledczy się nie poddaje. K2 bracia, latarka bracia. K2 mam. Latarka też jest. Latarka włączona. No. Ale nic na K2 nie ma nic na razie. W ogóle. Co ja mam powiedzieć o swoim lewym, który mnie boli cały czas? Oj, błoto. O, jest coś w dół. Oj, 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 tylko że jest ślisko, panowie. Dobra. Daniel, uważaj. Najlepiej za drzewa łazić, żeby się na drzewie... Żeby się na drzewach zatrzymywać, po. I to może lepiej ten iść sobie tak bokiem tędy, nie? Przez lasę idź, nie? Iść chodnik, nie jest ścieżką, tylko... Po łodygach lasem obok, no. Wtedy jest git. No, to jest taka rada od PPI. O, idźcie za drzewami. Wtedy nie zjedziecie jak Daniel. Kurwa. Dobra, przeżył. Teraz żyje. PPI tańczą na błocie. Było piękne. Proszę, drodzy widzowie. Chcieliśmy wam zrobić odcinek. Halloweenowy wyszedł na Prima April, chyba na 1 kwietnia będzie. Ale mam nadzieję, że będzie się dobrze. Będzie na 1 kwietnia. Idziemy dalej, dajemy się. Śledczy tańczą na lodzie. Ubłoczone totalnie. Buty totalnie ubłoczone. Piękna akcja była. Śledczy tańczą na lodzie. Tańczą na błocie. O kurde. Uważaj, błoto duże. Błoto? Dobra. Zobacz, co tu jest. Wow. Kurde. Widzisz, jak to fajnie wygląda? Ten biały liść? Biały liść. No. Ja, na środeczku taki biały listek, nie? Tylko. No. Idziemy. Musimy znaleźć po prostu jakieś miejsce. Raz, dwa. Jaka ślizgawica.
Ej, co to jest za dziusko? To jest rzeka. Rzeczka, a dobra. Tak, bo jedziemy wzdłuż. Tak, bo teraz jedziemy tak, tu gdzieś było to piknikowe miejsce. Bo to miejsce wypoczynkowe jest przy rzece. Przy rzece, właśnie. Okej, okay, a tutaj? Może tutaj. Taki duży teren powinien być na kemping, może można sobie namiot rozłożyć. Znowu te słupy, to jest to miejsce? Czy może to jest to miejsce kempingowe, to jest początek? No, musimy iść tam. Nie. Ej, ale chyba, że to miejsce kempingowe już nie istnieje. Albo nie istnieje po prostu, no. Też tak może bo być. To było na takim... Cypelku. Zbiciu tak, rzeki. Tak, na zbiciu rzeki. A już dwa minęliśmy i nie było nic. Nie było nic. Więc albo to jest to miejsce. No. Po prostu. No ale mogli już zdemontować. Bo to ma miasto. Śledczy Kowal się wesprze GPS-em. No właśnie ja też to sprawdzę, bo... jak idzie rzeka, bo miało być na drugiej. Jezu, jesteśmy już w połowie. Tak jakbyśmy przeszli obok tego. Tutaj, patrz. Nie, to jest ten tutaj powinno być, w tym miejscu. No patrz, chyba jesteśmy. Tutaj masz ten pierwszy zakole, nie? A tu było to drugie. No, czekaj, nie, jak ty patrzysz. To jest tutaj. A, nie, tutaj, tak, patrz. No patrz. To jest tu miejsce kempingowe, tutaj. No jesteśmy patrz. Już. To jest ten pierwszy, cypelek. Tak, to jest ten tu cypelek, tu jest drugi cypelek. Nie, jesteśmy przy drugim cypelku. A, tak, jest pierwszy, to jest drugi. No to jesteśmy no. Tu. Tak, no. To jest tutaj, no. No to musi być gdzieś tutaj po prostu, czyli no. Już tego tak, nie ma. Tak, już tego chyba nie ma. Drzewo Daniel, się... Nie, Daniel! My jesteśmy na miejscu. Tak, to jest to. Tylko już tego nie ma. No. A tam wyżej fajnie się zapowiada. Tam wyżej jest droga, którą szliśmy na początku. No. No to nie wiem, jesteśmy w tym miejscu, już go może nie ma faktycznie. No. Mogli po prostu zdemontować te łapki. Dobra, chodźmy się na tym miejscu. No to tutaj może tylko znajdźmy, albo chodźmy do tych właśnie tych ptaszków, co tam na tym słupie były. Tam będzie ciekawiej. Tam są te ławki też, można usiąść i nasłuchiwać. Tam jest woda. No tam jest woda. To nie za dobry pomysł. Aha, no tak, to jest to miejsce kempingowe w takim razie. Albo to jest to. No to jest to chyba. No najwięcej miejsca. Ale Daniel, tych ławek już może nie być. No to są może te ławeczki, ale to są inne. Mogą być. Tak. No to jest to miejsce kempingowe w takim razie. To tak. Dobrze jest, byliśmy na początku. O kurde, mokro. To jest na samym początku. Tak. No to nawet można sobie w szachy zagrać. Zaczynamy część paranormalną. A nie, para nienormalna. Paraolimpiada już była. Dobra. Tak więc, kochani, zaczynamy część paranormalną. Nie wycinaj tego. Te para nienormalną. Power on. Aux mode. Witamy. Czy ktoś może się z nami skontaktować? Mokre. Nie, nawet nie siadam. Chcemy kontaktować się osobami, które zaginęły w tym lesie. Czy to jest na fula? Nie, to widzę. Max volume. Nie. Nie. No to po prostu... Jeżeli jest tu ktoś z nami, to może dać nam znak. Możesz wpłynąć na czarne urządzenie, które leży tutaj na tej ławce. I także mamy takie drugie, które kolega nasz Bartek trzyma w swojej dłoni. Pozyskaj energię z naszych urządzeń. Chyba było dwa. Dwa.
stawiam kolejne urządzenie, na które możesz wpłynąć, przedstawiając obraz. Spróbuj. Możesz przedstawić nam jakiś obraz. Siedzimy w pokoju. Może ten AM teraz? W tym lesie jest pod nami. Tak? Też słyszałem. Tak. Było tak, było drugi raz. Drugie tak. Co chcą, no? Albo co chcę? Co chcą, albo chcemy co? Chcemy odnaleźć. Chcemy skąd... Tak? Coś tam. Tak. To już jest ten głos. Tak. Mężczyzno, czy możesz się z nami skontaktować? No, co się tu wiadomo? Tak. Tu, obraz. O kurde, jak to jest ci sekty, co to mogli być? Tak. Tak. Tak, tak. Cały czas. Tak. Weźmiemy podrosta. Czy możesz się przedstawić, mężczyzno, który najwięcej się odzywasz? Mówić cały czas tak. A jak masz na imię? Prosta, wiem pody jeszcze. Jednego. Duży głos jest taki dziwny, jakby... Taka. Taka? Wystawiam urządzenie, na którym możesz pokazać nam, gdzie tu jesteś. Nie tylko odpowiadając tak. Możesz go dotknąć w ten sposób. Ono pokaże, gdzie tu jesteś. Syna było. Na drugiej łapce wystawimy drugiego. No, komary. Daruj sobie, coś było takiego. Daruj sobie. Halo. Halo było. Halo było. Syn. A więc, jeżeli tu jesteś, syn. Masz na obu ławkach urządzenia, które możesz dotknąć. Masz urządzenie, przez które możesz przemawiać. Powiedz nam też wyraźnie.
Przebijają się mężczyźni. W większości. Było halo, takie męskie halo. Nie rozumiemy, co mówi. Nawet kobieta była. Wiem, może zwolnię ten, czekaj. Chcecie zakierować nas. Gdzie mamy podążać? Spowolniłem też, będą lepsze te słowa. Wyraźniej słyszane. Bo było za szybko. Chcę. Tak? Chcę chyba. Ilu? Ilu? No jest nas trzech. Obra. O! Ej, no typowo jak ten. Jak jakaś sekta, jak coś ludzie. Mhm. Jakieś kaptury na głowach, coś takiego. Ale jaja. O! Aż kadwa. Płynie. Albo u mnie, albo płynie. Bardziej takie u mnie, jak kobiece głos u mnie. Jakie to było to? Słuchaj. Zostawić. Zostawić, stawić? Zostawić. Postawić? Czy ktoś zostawił grupkę znajomych tutaj? Tak? Sprzęta chyba. Antenkę mogę nastawić. Chociaż i tak dobrze łapię bez anteny. Powoli? Przebija się bardzo dużo głosu. Nie rozumiemy nic. Chcemy pojedynczą, konkretną odpowiedź. Tak. Czy możecie nas kierować w jakimś kierunku? Kierunku? Gdzie mamy was szukać? Duś albo puść. Tak. Duść albo puść. Czy możesz płynąć na pozostałe urządzenia? Obraz jest. Obraz. Tak. To... Jeżeli możesz płynąć... To wpływaj. To chyba był jakiś zakończony. Jak to było? Oni się to wybrali właśnie. No to był październikowa noc. Pewnie wiesz, wieczorem. Tak, bo oni o 19, a o 20.30 ostrzegał ich koleś, żeby nie wchodzili, bo ryzykują. Tak. O 20.30 to był zachodzący, już na pewno było ciemno. Czy przebywaliście w tym miejscu? Czy dalej tutaj gdzieś jesteście? Gdzieś tutaj błądzicie? Było, no. Jesteście tutaj gdzieś z nami? Jeżeli możecie wpłynąć na resztę urządzeń, dotknijcie. Czarne urządzenie z anteną. Na jednej ławce, na drugiej ławce. Mężczyzno, nie rozumiemy twojego głosu. Nie wiemy, co mówisz.
pożyczaj energię z urządzeń i przemów. Postaraj się wyraźnie nam dać odpowiedź. Za dużo. Niech nam odpowie jedna osoba konkretnie. Uruchamiamy gościu. Nie, nie. Widzicie to? Nie, no fucking way. Niemożliwe, to jest niemożliwe. Czy jest tu ktoś z nami? Ja mam żywotę. Ja mam żywotę. Nie wierzę. Ja mam żywotę. No fucking way. Ja mam żywotę. Nie płacz. Zaświecił się ten pod pierwszy raz. Ja! To na Halloween. Tutaj. Jedna kamera, druga. Zaświecił się ten pod. Skierowałem się od razu w M-poda, stary. I... Demoniczny głos! Ej, robi się coraz ciekawiej. Jeżeli jesteś, dotknij jeszcze raz to urządzenie, które tam stoi. Lub to drugie, z drugiej strony, na drugiej ławce. Z drugiej strony, na tej ławce, gdzie mamy urządzenie, przez które możesz się komunikować głosowo. To jest niemożliwe. Nie powinieneś tu być. Mam. O kurde, ostrzeżenie. Czy ktoś nam to grozi? Czy mamy się was obawiać? Tak! Słyszałem tak chyba. Ja nie wierzę w to, co się stało teraz. Zrób to jeszcze raz! Dotknij jeszcze raz tego urządzenia. Gasimy. Kupmy się na tym stole. Yeah. Udy. Tak, w jednym momencie miałem taką dziwne wrażenie, jak coś to u mnie przeszło. Tak, przez chwilę tak się wzdygnąłem. Ej, patrz. Nie stać, nie stary. Jezu. To światło się odbija, tak. A ja miałem przez chwilę wrażenie, że coś po prostu po mnie przechodzi. Czy mnie słyszysz? Tak jest. Pytanie? Tak. No słyszymy cię, tylko z... Odpowiedz jednym konkretnym słowem. Niech jedna osoba do nas przemawia. Prosimy. Dobrze. Dobrze się mamy. Co to było? To wy. Aha, to woda tak ciap, ciap się. No, no. Ja to usłyszałem z tyłu, za siebie jakby. Tak. Ale nie, to z M-podem to masakra. A tam coś, a tam jest K2, prawda? Dobra, 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 okej. Okay. No, no, no. Znaczy wiem, tak, tak, wcześniej nie było, jak, tak. Tak, ale ją tam położył. Teraz ją położył Bartek, tak. Dlaczego ty jesteś? Szukamy grupki znajomych. Grupy znajomych, którzy się tu zgubili i nigdy się nie odnaleźli. Szukamy ludzi, którzy tutaj zginęli. Albo się zagubili. Miłego wieczoru? Tak. Później tego wieczoru. Później tego wieczoru. Co się stało? 20:30 było ostrzeżenie kolesia tej grupy. Później tego wieczoru coś się musiało stać. Tak, to ich ostrzegał. No tak bym to interpretował. Czy możesz się przedstawić? Pomyślę. Pomyślę. Zbierz energię i przemów jednym, a konkretnym zdaniem lub słowem. Bo zbierz energię... Zbierz energię, jeszcze raz wpłyń na któryś z urządzeń. Stoją na samym rogu obydwu ławek. Udało ci się. Wpłynąłeś na jedno urządzenie. Spróbuj jeszcze raz. Pokaż nam, że tu jesteś.
jeżeli chcesz pomocy, jeżeli chcesz się z nami skontaktować, możesz przemówić. Zmarł. Zmarł. No być może to zmarliście. Albo ktoś z was. I was do tej pory nie znaleziono. Widział. Widział. Widzisz nas? Chyba było tak. Chyba też słyszałem tak. Tak, teraz było takie wyraźne tak. Ups. FM, czekajcie. Miał być AM. Właśnie. Teraz. Dobra. Witam. Witam. My też witamy. Czy jesteś tu z nami? Jak masz na imię? Możecie? Możecie? Tak. Znowu tak. Jak masz na imię, mężczyzno? Starszy mężczyzno. Starszy mężczyzna to w sumie nie ma związku z studentami. Studenci byli młodzi. Czy są tutaj z nami zagubione dusze studentów? Albo niech przemówi do nas istota, która dała nam znać na Rempoda, na tamto urządzenie. Jak masz na imię? Błądzisz tu? Stałem. Stałem. Stałeś koło, stałeś koło tego urządzenia? Jak tak, to jak masz na imię? Chcemy cię poznać. Możesz jeszcze raz stanąć. Możesz jeszcze raz stanąć koło tego urządzenia. Tak. Masz dwa takie urządzenia. Jezus. Wow. Jak się wy... tego nienawidzę, bo to tak gada nagle. Aż się zasałem. Bo ja to miałem tak z tego ucha, tak mi do ucha po prostu mówiło to, nie? Ja się. Czy możesz stanąć jeszcze raz koło tego urządzenia? Koło którego stanąłeś wcześniej. Zbierz energię i podejdź jeszcze raz do niego. Jesteś tutaj dalej, czy odeszłeś od nas już? Jest? Albo jest? Spróbuję jeszcze raz wpłynąć na urządzenie. Możesz coś powiedzieć na to urządzenie? Wpłynąć na pozostałe leżące na ławkach. Możesz skorzystać z energii tych urządzeń. Mają baterie w środku. Grzesznik. A ci byli z sekty i byli grzesznikami, byli innowiercami, nie? Można tak interpretować, chyba że to bez znaczenia, nie? Poza kontekstu. Po twojej prawej. Tu jesteś? Jeśli tu jesteś, to jak masz na imię? Albo czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną? Kobieta. Tak, kobieta. Tak. Jesteś kobietą? Jak masz na imię? Chciałbym poznać twoje imię. Jak masz na imię, kobieto? Która stoi po mojej prawej stronie. Jak masz na imię, kobieto?
tak. Ilu tu was jest? A bo co tutaj robiliście wtedy? Tego dnia, gdzie zginęliście? Zaginęliście. Studenci są z nami. To wy? Halo było. Było takie halo. No to my, to wy? Co to robiliście dnia, kiedy zaginęliście? Po twojej prawej. Znowu. Wpłyń na to urządzenie, proszę. Wystarczy, że się zginie. Bądź powiedz, jak masz na... Mów do mnie. Żeby było widać. Mów do mnie. Mówię do ciebie, jak masz na imię, kobieto? Jak ci pomóc się stąd wydostać? Czy możemy ci w jakiś sposób pomóc? Ilu was tutaj jest? Tak. Czy jesteś dalej po mojej prawej stronie? Ilu was tutaj jest z nami? Nie odejdzie. Nie możesz stąd odejść? Ja zacząłem cię odsuwać. Nie, no to ja bym nie odejdzie. No. Czy ktoś jest dalej po mojej prawej stronie? Albo jak ma na imię? Ale tutaj teraz. Tak, tutaj, teraz, w tym momencie. Mówię. No znowu mówię do mnie. Mówię do ciebie, jak? Proszę, przedstaw się. Boisz się? Boisz się? Pytanie, z pytajnikiem. Nie boimy się ciebie. Podejdź do urządzeń. Na tym urządzeniu, które tu mam w ręce, możesz podnieść tutaj. Ale. Obróć się. Cygaro. No to nie palili sobie papierosa na pewno i pili alkohol. Na AM było więcej odpowiedzi. Dajmy AM. Możesz jeszcze raz wpłynąć na to urządzenie, które stoi na długiej ławce. Proszę. Zbierz energię i spróbuj jeszcze raz wpłynąć. Albo nam się przedstawcie, bo żaden z was... Co się z stało? Żaden z was się nam nie przedstawił. Odpowiedzcie na pytanie, co się z wami stało. Słuchamy. Czemu? Słuchamy, opowiadaj, co się z wami stało. Zgubiliście się? Tak. Tak, słyszałeś? Otwarty. Opuszczamy to miejsce za chwilę. Macie ostatnią szansę. Komunikujcie się z nami. Przedstawcie się lub powiedzcie, jak tutaj się zagubiliście. Jak się to zgubiliście? Co tu się stało? Oj. Padła. No, migę teraz ledwo. Chyba wyłączam ją. No. Ej. A, tutaj liście pod tym telefonem, tak, dobra. Myślę, że się coś pojawiło pod telefonem, to te liście.
Macie ostatnią szansę. Możecie jeszcze raz wpłynąć na urządzenie albo nam coś powiedzieć na to długie urządzenie. Popatrz tam. No. No stoi tam Empo. Tak. A tam nam pika Empo. Tak. To nie jest, to nie ma szans, że to my. No też, w sumie jest jedynie liść, ale liść by tak nie zareagował, nie? Nie. Zrobił. Ilu was jest? I co się stało? Co zrobił? No sami byśmy chcieli wiedzieć, co tutaj zaszło. Dobrze, opuszczamy to miejsce. Zostańcie tutaj, gdzie jesteście. Nie podążajcie za nami, nie macie do tego prawa. Tak. Opuszczamy to miejsce w pokoju. No, ale... Nie tak. Dwa razy nie tak. Żegnamy się z wami. Do widzenia, nie podążajcie za nami. Dobra. No to jesteśmy po sesji z SB. Długiej nasłuchiwania. I kierujemy się do wyjścia teraz. U jest. Dobra, czekajcie. Oj, Boże. Będziecie musieli mi świecić, bo ja nie mam chyba ręki na latarkę. Mam jeszcze i z K2. Dobra. Jakoś poradzimy sobie. Ale mi nogi zmarzły. Chłopaki, trzeba zrobić dłuższy spacerek. Akurat będzie chyba, nie? Na ten. Aż do przystanku. No. No, będziemy trochę czekać na tym przystanku. A, to się pogada. Ja? Do góry. Tu, w lewo. W lewo, tak? Zróbmy takie nasłuchiwanie. Tu nas w ogóle nie widać na kamerce, to tylko widać, nie, tylko te. Nasłuchiwanie było przez praktycznie cały odcinek. No. Za małe światło. Przechadzając się przez ten las. No to więcej było problemów z błotem. Przy nasłuchiwaniu coś dopiero wyszło i to był przepiękny pokaz umiejętności, można powiedzieć, paranormalnych bytów. No zareagował nam w końcu Rempot. I to w końcu, i to na odcinku halloweenowym, że tak. Ewidentnie ktoś dotknął Rempota. I potem cały czas coś mówiło, że jest po mojej prawej stronie. A to tylko przy nasłuchiwaniu coś się ciekawego działo. Że cały czas coś jest po mojej prawej stronie. Dużo, dużo tam się osób odzywało. Ciężko było coś wyłapać. I nasłuchajmy jeszcze, nie? Takie dwie minutki. No to możemy iść z buta i nasłuchiwać. Nie. No to dobra. Czekaj. Czy możesz wydać jakiś dźwięk? Czy możesz wydać jakiś dźwięk? Ja myślę, że chyba słyszę po prawej stronie, jak ktoś rozmawia. Tak? To psy. A bo psy tam szczekają teraz. Jak to wygląda? Szkoda, że tylko nie widać na tym. Że taki las, nie? Wiem! Typ super foto i zrobimy zdjęcia później. Skończymy aparat CZ. A ty wcześniej w sumie zrobiłeś takie fajne zdjęcie. No. Kroki. Że my tylko stoimy. Kroki słyszałem. Nie ruszaj latarką, daj ją w prawo trochę. Włącz latarkę. I nie ruszaj teraz. Słyszałem jakieś chory. O, no, genialne. Wyślesz to wszystko tam do Daniela. Samochody jadą. Jezus, no tam jest ulica. No. Nie, ktoś idzie. Ktoś idzie? Tak. Może też ktoś na wyprawę. Ty. Wow. Ja. Widać. Na kamerze nie będzie widać za dobrze. No to chodźmy. To chodźmy w tamtą stronę już. No. W sumie no i dobra, jak wrażenia panowie. Bo w sumie jak idziemy, to możemy opowiadać po drodze. No, w pewnym momencie się zrobiło creepy. Ujej,
znowu błoto. No, w tym momencie jak już na tym rempodzie zapukało, to już było sanie w gacie. No, przysłowiowe, najlepszy tekst Kowala, sanie już w gacie. Ślepszego Kowala. No, to było wtedy, od tego momentu było już creepy i były fajne odpowiedzi. Może coś fajnego jeszcze się wyłapie, na tam Daniel przyjął się przesłucha, bo tak to w sumie co wyłapaliśmy, to się udało na nagraniu nagrać. Może Daniel coś jeszcze więcej złapie. No i zmierzamy już powoli do wyjścia. No ale teraz już nikogo nie ma, nie? Nasze cienie fajnie. No, znaczy tak, jak się tańczą, ale te nie widać najlepiej na kamerze. A nie, ktoś jest, autem tu stoją. Tak, no dokładnie. To dobra, kończymy. A więc jesteśmy po wyprawie. Ciężko było na początku. Błota niesamowite. To jest po prostu... No, będziecie mieli chyba z pół filmu oglądanie, jak chodzimy po błocie. A drugie pół będzie nasłuchiwanie na SB. I co najważniejsze? Zapikał rempot. Na pierwszy raz to na odcinku. To jest szok. Po prostu będzie na drugiej ławce, nie na tej ławce, co my skupialiśmy. Tak, uwagę. Skupialiśmy się właśnie na SB. Tak. Na drugiej ławce. Na drugiej. Gdzie nie staliśmy. Nie, staliśmy zwróceni tyłem do rempoda. I no, co mogłoby go wzbudzić? Nikt z naszych się nie przesuwał, nie przemieszczał. Obok jeszcze położyliśmy potem K2, żeby zobaczyć, czy są coś jeszcze na K2. Na K2 nic akurat, ale rempod. Rempod. Niesamowicie, no. Ciężka wyprawa. Jesteśmy, totalnie. Widać. Totalnie usmoleni. Czyściutcy. Bartek, jak wrażenia? Fajnie, super było. Cieszę się, że poszedłem. No jakby poszła na. Piszesz na kolejne wyprawy z PPI? Myślę, że tak. Także jakby poszło więcej osób, to byśmy się wszyscy na siebie wpadali. Mamy 5 minut do autobusu, więc takie szybkie podsumowanie było. Głosy na SB. Zobaczycie. Na pewno. Na jeszcze pewno Daniel może coś wyłapało. Później, no. Sami co wyłapaliśmy na miejscu, to wyłapaliśmy na miejscu. Było bardzo dużo jak zwykle, tak. Głosów było dużo, mnóstwo. No, myślę, że chyba to wszystko na tą wyprawę. I zobaczymy na kolejne. No. Mam nadzieję, że dobrze spędzacie Halloween. Że bo my świetnie spędziliśmy. Nasz odcinek przypadł wam do gustu. Poświęcenie niesamowite. Każdy z nas troszeczkę kolorowy. No. Albo po spodniach Daniela, albo po moich butach. Także zobaczcie różne przebitki, zobaczcie cały film. No, na końcu najśmieszne. Może śmieszne sceny na końcu, bo było ich dużo. Albo gdzieś w trakcie. Albo w trakcie. No, przebitki się zrobi. Po prostu. Jak, no, jak no. Do następnego. Także, no właśnie. Do następnego odcinka. Trzymajcie. Cześć. Na razie. Ciemna cisza. To się mówi cisza przed burzą. Oby tylko właśnie nie padało mocniej. No, wow. Czekajcie, bo Daniel ćwiczy akrobatykę. O kurde, my mamy te śliższe. Kurwa. Żyje, no. Jebał. No to nie wiem, panowie, czy ja mam coś język. Powoli, Kowal, powoli, bokiem. O kurwa. No mnie też! Jak już Daniel przechodzi, to już jeden idzie, nie? Ten jak w doli. Pomóżcie, czekaj, jak go ściągnę. Ściągnij za łóż z powrotem. Będą piękne kurwa fejle na tym. Będą piękne. Pamiętasz, jak wisiałem na ogrodzeniu? No. Ej, mnie się już latarka rozładowuje. No bo żeś ją używał dużo. Chociaż! Chociaż! Widzisz, to chyba nie tutaj. Nie? Nie! Nie mów nawet, nie! A czekaj, jak on wyjdzie. Następny! Do góry. Tak. Bo tu jest taki pierwszy. To... Ej, ja jadę, ej! U kurwa jedzie! Do góry. Ja jadę! Powie jak ja latam! Ja latam! Powiedz co powiedzieć wcześniej!
Kurwa, patrz, to najlepsze blupa jest kurwa na tym. Ale blupa jest zajebisty. Nagrałem to chyba całe. Kochani, uważajcie na siebie. Uważajcie na siebie. Jeżeli chcecie zjeżdżalnię, to polecam to miejsce. Las Witkowice 2023. Dawaj. Przeczytanie, polecam przeczytanie. Kurwa, to chyba wszędzie wykurwi. Janę Achonen. Na następnych zawodach cię pokonam. Ja też kurwa sikałem pod siebie. Normalnie bym sobie buty z tym moczem kurwa wyczyścił. Ze śmiechu.